Nadchodzi lato i najmłodsi radni podsuwają urzędnikom pomysły, w jaki sposób zachęcić mieszkańców Suwałk do wieczornego puszczenia kanapy i wyłączenia telewizora lub komputera. My, spotykając się w kampanii wyborczej, wielokrotnie od mieszkańców słyszeliśmy, że miasto nie wychodzi naprzeciw mieszkańcom, że nie organizuje różnych eventów, imprez i że tak naprawdę Suwałki po pracy, po godzinach pracy powoli umierają. Po to, by o godzinie 19 nie było na ulicach prawie że żywej duszy. I faktycznie, miejskie ulice świecą pustkami, co dostrzegają nie tylko mieszkający tu, ale także odwiedzający Suwałki. Jak wypracować nawyk wyjścia z domu i nawiązania kontaktów społecznych? Propozycja staje się być kusząca, szczególnie, że w środku lata zapowiada się światowej rangi wydarzenie, które Suwałczanie obserwują bacznie, podobnie jak cała reszta świata. 26 lipca bieżącego roku rozpoczną się 33. Igrzyska Olimpijskie, gdzie 205 państw stanie w rywalizacji medalowej w ponad 50 dyscyplinach sportu. Polacy będą nas reprezentowali w ponad 30 dyscyplinach. Jest to niesamowite święto światowego sportu, podczas którego wszyscy kibice ponad podziałami spotykają się i gromadzą, by kibicować swoim reprezentantom. W tym roku wszystkie oczy będą zwrócone w kierunku Paryża i wiele miast w Polsce, chociażby Białystok, organizuje miejskie plenerowe strefy kibica, czyli miejsca, w których mieszkańcy, ale i też turyści mogą spotykać się, integrować i dzielić te fantastyczne kibicowskie emocje. Wiemy, to są bardzo dobre praktyki, dlatego że to rzeczywiście służy nie tylko takiej zwyczajnej integracji mieszkańców, ale to także służy gospodarce miasta, dlatego że później, tak jak sam pan prezydent słusznie zauważył, po takim kibicowaniu mieszkańcy szukają jeszcze dalej, w cudzysłowie, wrażeń, chodzą po lokalach, zostawiają tam swoje pieniądze. W związku z czym w imieniu klubu radnych Wspólne Suwałki chciałbym zawnioskować tutaj do pana prezydenta o stworzenie takiej letniej plenerowej strefy kibica na terenie suwalskich bulwarów. To, że taka forma obserwowania igrzysk może zyskać liczne grono uczestników, nie ulega wątpliwości, a być może też będzie to dobry początek stworzenia nowych więzi społecznych.